Witam, Tyfichu 1993, to jest kolejny odcinek Stardew Valley. Dajcie mi chwilę, tylko wyciszę telefon. Okej, więc po czytaniu komentarzy pod filmem Stardew Valley ostatnim, to po prostu jeszcze jestem bardziej w kłopocie. No bo znowu mówię tej propozycji, ale spodobało mi się to, że chcecie, żebym stworzył ankietę na końcu, jaką grę zrobić następną, czyli po Stardew Valley będzie tam kilka dni przerwy od Stardew Valley i wtedy, znaczy od Stardew Valley, ogólnie kilka dni przerwy od tej drugiej serii i wtedy będzie ta, którą wybierzecie. No i co do, może zacznę coś robić i mówić. No i co do tego, jakie gry będą, ogólnie preferuję Rimworld, ponieważ ostatnio grałem dużo w niego i jest bardzo gra nieprzewidywalna, tym bardziej, jeżeli bym grał w Rimworld na poziomie, znaczy nie poziomie, tylko na AI Story Mode, jak to mówić, no opowiadanie jakby sztucznej inteligencji, coś w tym stylu, są trzy do wyboru i jest właśnie jest właśnie normalna, która z czasem właśnie idzie coraz trudniej jest. Jest taka peaceful, taka bardzo, wiecie, przyjazna. Jest taka randomowa, że może na początku, w pierwszej minucie gry mogą cię zaatakować bandyci uzbrojeni w karabiny, w snajperki, a może przez godzinę nawet się nic nie stać. Co jest fajne. Jeżeli na przykład Rimworlda bym zrobił, jeżeli byście na ankiecie chcieli, to wtedy bym może grał na tym modzie randomowym, to by było całkowicie, no, dziwne z mojej strony, ponieważ nie gram aż tak długo, żeby to ogarnąć, spróbować ogarnąć. Jeszcze nigdy nie próbowałem nawet grać na tym dodatkowym modzie, na tym randomowym. Ale z chęcią bym też zobaczył. Też tam są modyfikacje i tak dalej. Dalej, mówiliście o tym, że Ark. No, Ark zmienił się na pewno od tamtego momentu, kiedy ostatnio nagrywałem i straciłem save'a. Na pewno się dużo tam zmieniło, bo update'y powychodziły i teraz co do Arka mógłbym grać znowu na modach single player. Lub też mógłbym grać na jakimś serwerze, co ja nie jestem naprawdę typem człowieka, który gra na serwerach. Ja tak naprawdę, jeżeli granie z kimś, no to takie gry typu, nie wiem, CS, chociaż nie gram w CS-a, nie pytajcie o to, jaki mam poziom w CS-ie. Nie gram w CS-a, grałem jak chodziłem do podstawówki gimnazjum w 1.6, najlepszy CS. No i inne takie gry typu właśnie tego, to multigram, nie? Ale na przykład gry, gdzie można grać single, a jest dostępny multi, to nie gram. Bo tak po prostu, no nie, nie wiem czemu, ale mam taką jakąś blokadę. Po prostu nie lubię. Tak samo w Minecrafta nigdy nie gram na serwerach multiplayer. Jeżeli spotkacie mnie na jakimś serwerze multiplayer, to nie jestem ja. O, Earth Crystal. Tak samo Rimworld, nie, to jest single prawie. Co tam jeszcze było? Starbound, to też bym grał single raczej. I ostatnio po tym patchu też ogarnęłem, co się zmieniło w Starbound. Jest tam teraz kampania main quest, nie wiem jak to powiedzieć. No jest po prostu tam główny wątek. Co jest fajne, bo bym mógł to ukrywać z tego i spróbować ukończyć ten główny wątek, wtedy by się Starbound skończył, nie? Jest jeszcze... Co tam jeszcze było? O Jezu, dużo. Niech sobie przypomnę. Co tam jeszcze było? No dalej, przypomnij sobie. Terraria. Ja mam Terraria na Steamie, więc nie muszę kupować, bo tam... O, dziura. Dziura. Ile? 7 poziomów. No jest jeszcze Terraria, ale Terraria grałem już 3 razy chyba. Doszedłem do endgame'u i skończyłem. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Co prawda mogę, ale ja już nie pamiętam z Terrarii dużo rzeczy. I też bym lubił. No ale jeżeli będzie na ankiecie Terraria, to zrobię tą Terrarię. Chociaż niechętnie, powiem szczerze, bo nie chcę za bardzo Terrarii, ale dla was już mogę to zrobić. I nie będzie to wcale na siłę, żebyście nie myśleli,
Ja z chęcią zrobię terrarię albo coś, co byście chcieli w granicach rozsądku, nie? Co tam jeszcze było? O, wracając do Rimworld, to, że jest nieprzewidywalny, to się może... mogę tam zginąć w 5. odcinku, równie dobrze mogę tam żyć przez 100 odcinków. To zależy już od początku. Dużo zależy od początku, jak to tam pójdzie. Ale dobra. Fajny jest Rimworld. Fajny jest, bardzo fajny. Co tam jeszcze? Niech pomyślę. Co tam było jeszcze? Aha! Wyszła gra No Man's Sky, nie? No to ja... Nie byłem nahypowany na nią, jak większość, ale zrobiło się to, czego ja się obawiałem, jeżeli chodzi o tą grę, bo ja oglądałem kilka filmów z tej gry, kilka live'ów, no i gra jest spoko, fajna, super, mega, ma wielki potencjał, ogólnie wygląda zajebiście, że tak powiem, i jest naprawdę mega gra, ale... sprawdziło się to, że no, jest parę bilionów, trylionów planet, jest normalnie super mega duży świat, chyba największy w ogóle na świecie, w sensie ze wszystkich gier na świecie, no i sprawdziło się to, że skoro jest tyle planet, no to jest powtarzalność, tak pomyślałem sobie, bo to jest niemożliwe, żeby coś się nie powtarzało na taką skalę, no i się powtarza z tego. Tak zauważyłem, bo na jednym live oglądałem i na drugim widziałem to samo, co było na pierwszym. Jak na razie jest mało kontentu. Nie można tam budować, nie można tam ulepszasz broń, statek, lecisz od planety do planety. O nie, które się jak na razie różnią głównie wyglądem, więc poza tym... O, Iridium mi wypadło w ogóle, ale jestem w dupie. Więc co do... Aha! I No Man's Sky ma teraz mega wysoką cenę 60 euro i nie, szczerze, nie stać mnie na to. W sensie mógłbym kupić, ale by był problem z rachunkami. No nic. No ale cóż. Uda, zginę. Był problem z rachunkami, więc na razie nie jesteś mnie na i tak na No Man's Sky, a poza tym wolę poczekać przez te, no, te 3-4 miesiące, zobaczyć jak to się zmieni, a wtedy No Man's Sky może być, więc na razie ten. Ark, już mówiłem, dużo się zmieniło i tak dalej, tak, mówiłem. Coś tam jeszcze, Wichu, a ja potem stawiam, Rimur jest tak samo, tak? Cały czas mam komentarze wasze przed oczyma na telefonie, żeby jak coś zapomnę, żebym niczego nie zapomniał, o niczym wspomnieć nie zapomniał. I tak próbuję czytać. O, drabina. Jednocześnie grając! Szkole. Może mi się trafi Iridium, bo mam jedno Iridium, nie? Ja, tylkoż. Ale przyda się. Naprawdę się przyda Iridium. I kolejna drabina, jest tu jakieś iridium? To jest tylko ten gnojek tu jest. Może mi się uda egi slajmowe zdobyć. A! I co do kiedy ukończę Stardew Valley? Też miałem chyba ankietę zrobić, ale myślę, że sam zadecyduję, ponieważ i tak wasze zdania są bardzo zróżnicowane. Połowa z was chce, żebym wtedy ukończył, połowa wtedy i tak naprawdę, no... Nie da się wszystkich zadowolić, tak powiem. I to jest też problem trochę dla mnie, bo chciałbym wszystkich zadowolić. Mamy dwa jaja! Dwa jaja, tak. Chciałbym wszystkich zadowolić, żeby zrobić coś, co by wszystkim pasowało, ale tak się nie da, no. I tak, niektórzy mówią, żebym skończył, kiedy ja uważam, że skończę. Niektórzy mówią, żebym skończył, kiedy będzie ono koniec fabuły. Niektórzy, kiedy zdobędę figurkę, tą za milion. Jeszcze niektórzy, że jak wszystko odblokuję. I to jest naprawdę, no, zróżnicowane. I ja się zastanowię, pomyślę, kiedy zakończyć. Raczej nie, kiedy fabuła się skończy, bo to już niedługo jest, bardzo niedługo. A jest co robić jeszcze? Tak samo w kanałach jeszcze nie byłem, aby musiał być, no pasowałoby tam pójść do kanałów.
Co tam jeszcze? Aha, jeszcze parę osób widzę, że Rasta, o Raście powiedzieli. Rast całkowicie odpada, grałem w to, kiedy wyszedł Rast tak naprawdę. Grałem to w dużej ilości graczy, znaczy z kolegami w klanie tam, było tam chyba z 15 nas, o, nas z 15. No i graliśmy i już nie gramy. I po prostu ja też już nie chcę za bardzo Rasta grać. Bo to nawet nie jest gra na singla, bo na singlu Rust nie ma za bardzo sensu. O ile jeszcze Ark ma, to Rust już nie za bardzo. Takie jest moje zdanie. Wasze może być inne oczywiście. I z tym się jak najbardziej zgadzam, że no, każdy ma swoje zdanie. No ale Rusta naprawdę nie chcę, bo to już by było dla mnie nagrywanie na siłę. A ja nie chcę nagrywać czegoś na siłę, to już prędzej wolę Arka nagrywać. Jej, 15 poziom kopalni! Kurde, widzicie to ładnie. Mamy jaja i... No. Co tam jeszcze? Co do ankiety, jaką grę wy będziecie chcieli, to pewnie zrobię. Jak będę umiał. Nie no, zrobię. Dam radę, spokojnie. Nigdy nie robiłem ankiety, tak po prostu jest tam jakaś opcja na YouTubie, że może ankietę teraz wstawić. Dam sobie radę. Dobra. Starband. To już było. Cholera. Dużo. Duże zróżnicowanie zdań. Tyle powiem. ale postaram się jakoś pójść na kompromis. Więc ogólnie najbardziej mi odpowiada Rimworld, ponieważ żeby była dla mnie nowa gra i nowy tak naprawdę styl gry. Ark już był. I nie mówię, że nie może być drugi raz, bo oczywiście, że może być. Ale Rimworlda bym jednak zrobił, bo to dla mnie jest coś nowego do nagrywania i wiecie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Coś nowego dla mnie do nagrywania, że... O! Jest to inne. Coś do pokazania innego. Całkowicie innego. Bo Rimworld jest naprawdę trudną grą. Tym bardziej na modyfikacjach niektórych. To jest naprawdę dosyć trudne. Znaczy jak się ogarnie w miarę, trzeba tam pilnować nawet, kurde, jak im się podoba. O, i od razu bym mówię, że na Rimworldzie bym grał w angielskiej wersji językowej. No, w polskiej też mogę, bo chodzi o to, że tam są mody i wtedy jest połowa gry po angielsku, połowa po polsku, zresztą normalnie jeszcze jest połowa po angielsku, połowa po polsku, bo nie została ona w pełni spolszczona. No nie mogę trafić dziury! Cholera jasna. Może zrobię ten odcinek bardziej taki informacyjny, bo już tak zgadam już od 13 minut o innych sprawach, a w następnym odcinku wtedy skupię się na grze? Też może być tak. Oczywiście to nie znaczy, że nic nie będę robił, nie? Na grze. Bo nie będę siedział w miejscu i nic nie robił. Teraz kopię. I próbuję się dostać jak najniżej, tylko da, ale niedługo jest dzień i dupa. Do Stardew Valley też są mody, ale no, chciałem najpierw nagrać bez modów. Co tam jeszcze było? Starband. O Jezu! Nie widzę cię. Fuck. Za dużo obrażeń. Wow. O, dziura. Patrzcie, 17 poziom, ale byłem niżej chyba. Byłem na 25 minimum, bo questa zrobiłem. Jakoś to będzie. Really? Nie ma nic? O, jest drabina. Tak myślałem. Tak właśnie myślałem, że będzie tu drabina. Dobra. Dalej! Au. Mocno biją te. Ty chyba pierwszy raz uderzy... Nie, pierwszy raz. Pierwszy raz nie uderzyły mnie mumie. Ale nie ma tutaj drabiny, więc będę musiał kopać znowu. Tam jeszcze były te gry. Były jeszcze jakieś... Raz... A, czy nagrywam jeszcze osu? Też się zapytała osoba Ksawery. Nie, nie nagrywam osu, już nawet nie gram w osu. Tak naprawdę. Nie chce mi się już, ręka mi odpada. Więc niestety, ale Rust ludzie odpada, bo naprawdę nie chcę Rust nagrywać. Wow. A tak co ten... Rimworld ogólnie już ogarniam.
już, że tak powiem, aktualnie, jak tam zgram, tak sam, to jestem już prawie przy początku budowy statku i mam się dobrze. O, dziura. I już tam wiem, co jak działa. Więc też jest fajnie. 97 poziomów niżej. 25 poziom, wow. Musi być tu jakiś iridium. Musi być. Musi. Musi. Nie, no będzie. Drabina jest tu, okej. Dobra, nie chciałem spędzić całego nagrywania właśnie tutaj. A, coś słyszałem. Właśnie się robi późno i muszę wychodzić z tej jaskini, więc 25 poziom, 0 iridium jako ory. Niestety. Szkoda. Bardzo szkoda. No ale co poradzę? Takie szczęście moje. Nawet nie sprawdziłem szczęścia swojego. Nic. Mówi się trudno. Mówi się trudno. Stalker. Jeszcze właśnie Prosiak Grzecha napisał o Stalkerze. Wow. Już dawno nie grałem w Stalkera. Ale nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie wiem czemu dokładnie, ale nie jestem w stanie ukończyć żadnego Stalkera. Nie jestem. Nie wiem czemu. Może to... O, Ring of Yopa? Kombat 7? Jakiś pierścień mam do craftingu, ale jaki on jest? Ten pierścień do craftingu, Ring of Yopa. Aha, czyli okazjonalnie absorbuje obrażenia. Fajnie. Czy. Margonem? Nagraj Margonem? Nie. To na pewno nie. Mam konia, chodzę na nogach. Mikołaj Zając napisał. No tak. Zapominam. O, patrzcie, mam rabbit food. Od kiedy to? Wow, to jest bardzo rzadka rzecz. Mega rzecz. No tak. Mam konia, ale chodzę na nogach. Notice. Aha, quest, żeby zanieść Remo battery pack. Później to robię. To są takie mini questy bardziej dla mnie. Mamy jaja slime'ów, więc zaniosę je do dungeonu slime'ów. Oh, zawsze zapominam, jak to się nazywa. To jest slime hatch. Slime hatch. Slime hatch. Ale dobra. Dungeon slime'ów. Pasuje. Hop. I daję wam wody. Nie wiem, czy będziecie rosły, czy co. Woda dla slajmów. I dom ulepszyć miałem. Więc musimy zdobyć hardwood. Teraz już nie będę, już nie będzie informacyjnie. Teraz już dalej odcinek leci jak coś. Jak coś, nie? Dobra, dalej. Musimy zdobyć hardwood. Musimy zdobyć hardwood dużo. Ile mam teraz hardwood? Hop. Tylko 26? To jest niemożliwe. O, jeszcze tu mam 37. Fajnie by było, gdybym mógł kupić gdzieś hardwood, bo kasę mam, ale... Aj, szkoda. Nie widzę, że gdzieś było. Zobaczę jeszcze do szklarni, jak tam w szklarni jest. W szklarni... O, patrzcie! Teraz wam mam okazję pokazać wam to, co mówiłem wam w ostatnim odcinku. Mamy tutaj Sweet Gamberry. Spoiler alert, że tak powiem. I ten Sweet Gamberry musimy zanieść do The Forest. Czekajcie, F7 muszę nadusić. Jest Friday, dobra. Jeszcze przy okazji zahaczę o handlarza. To było mega. I łowić! Trzeba w końcu zacząć łowić. Ale ja się cały czas powstrzymuję z łowieniem, bo jak sobie wyobrażę, że będę przez cały odcinek łowił, to was chyba zanudzę tym. Ale no, będzie trzeba. Coś ten. Battery pack za 2000. Nie wiem, chyba kupię. Chyba kupię. O, mamy tutaj Rare Crow Bauwan. Już mamy to. Sturgeon. Mamy Sturgeon. Fish Tank. Tu nie ma. Tu nie ma. Sturgeon. Mamy już. Dobra.
Czyli batery. O! Void Egg? A Jet Black Egg, no, to nie było to, że jak mamy kurnik, to czar Baba Jaga na miotle, czarownica czy coś ten. Je leci na miotle nad farmą i wtedy znajduje się Void Egg? Czy to był Black Egg? Ty, jestem ciekawy. Bierzemy ten Void Egg i zrobimy z tego kurę. Tak. Chcę mieć rzadkie kury. To jest mój kolejny... Moje kolejne powołanie. Chcę mieć najrzadsze zwierzę. Ja idę? A, dobrze idę. Przy okazji sobie pościnam te. Te. A, wiecie co? Ostatnio... nie wiem, czy to was w ogóle zainteresuje, ale ostatnio zacząłem grać w RuneScape. Na pewno znacie tam grę MMO. I się tam dziwnie, śmiesznie nazywam. Bo wszystkie wichy były zajęte. Nieważne jakie wichu, jakie cyferki i tak dalej były zajęte. I się tam nazywałem Wich 11. Nie wichu, tylko Wich 11, jeżeli ktoś ten. No i zacząłem grać właśnie w RuneScape. I mnie ta gra jakoś wciągnęła. Ale to nie było dlatego, że ta gra mnie wciągnęła, że odcinka nie było wczoraj. Tylko dlatego, że jak wiecie, na wakacje mój brat przyjechał. I on siedział do 4 w nocy, on zawsze ma wychodzić, kiedy nagrywam. No i jak on poszedł, to już nie byłem, że tak powiem, w stanie nagrać, bo ja spałem. Pół sen miałem, na siedząco. A teraz sobie zrobiłem kawę z 3 łyżeczek. Taką mocną. O, wykręca mnie, to jest na filżankę, nie 3 łyżeczki. Tak mną wykręca, ale daje kopa? Dobra. Zanosimy mu to. I voila! Dostaniemy... Bo trzeba kliknąć teraz na niego. Dostaniemy to. Więc dostaniemy więcej energii, pasek energii się zwiększył, w górę podleciał. Jest fajnie. Ej! Ludzie! Właśnie wpadłem na zajebisty pomysł. I wszyscy na pewno będziecie z tym zgodni. Skończmy Stardew Valley wtedy, kiedy zdobędziemy wszystkie Stardropy. Co wy na to? Wszystkie Stardropy zdobędziemy i wtedy uznajemy, że ukończyłem Stardew Valley. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, żebym zdobył właśnie wszystkie Stardropy. To myślę, że by był nawet pomysł. Ale według mnie tak jest, ale nie wiem jak wy. Napiszcie w komentarzach. Jeżeli będziecie zgodni, no to czemu nie? Ja taki pomysł właśnie wpadłem, na taki pomysł wpadłem i czemu nie? Tylko nie wiem gdzie sprawdzić ile mam. A wiem jak sprawdzić. Maksymalna energia to jest, już zapomniałem ile. Jak będę miał tyle maksymalnej energii, to znaczy, że mam wszystkie. Dobra, to ja to zrobiłem. Znowu konia nie wziąłem. Czemu ja to robię? Zapominam o koniu. Tak. Muszę sobie jakieś tutaj, nie wiem, kartkę, koń. Koń czeka, żebym go dosiadł. O Boże, to dziwnie brzmi. Nie. Nie, nope. Żaden koń nie... Nie. Dobra, więc dosiądziemy konia. A, Abigail! Zapomniałem damy ci ametyst. Ciekawe, czy się ucieszy z tego prezentu. Ciekawe, czy ma jeszcze jakieś ametysty. Ciekawe, czy kiedykolwiek dostała ametyst w prezencie od kogoś. Ciekawe w ogóle, czy... Co ona robi z tymi ametystami? Ja wiem co. Gdzie to było? W Undertale. Był taki motyw z papirusem, że... Do Undyne się szło i prezent, kość trzeba było dać. Ona miała tam pełno tych kości w szafce. No to właśnie to samo robię u Abigail. Powinna być taka animacja, że idę dać ametyst Abigail, ona idzie do szafki, otwiera szafę pełną ametystu i wkłada tam kolejny i o, dzięki za prezent i tak dalej. To by było pasujące nawet. Patrzcie, mogę sprzedać to za 11 259 tysięcy, czyli za 4500 jest złoty, za 3000 jest zwykły, a za... No, szybko matematyka. 3
3007. Nie. 3000 coś jest ten. Boże. Boże, nie mogę tego policzyć. The fuck? Mam jakiś zastój. 3750? Dobrze powiedziałem? No jakoś tak. Nie ważne. Ale drogie to jest. A czekaj, jeszcze jajko. 50. A właśnie, rabbit food jest najlepszym prezentem dla wszystkich. Każdy uwielba rabbit food jak coś. Taka informacja. Ale to jest drogie do stworzenia, zrobienia. Trzeba mieć króliki, te króliki muszą być fajne i wtedy jest szansa na rabbit food. A tak to. Rzadkie to gówno jest. Niedługo jest aktualizacja do Patch of Exile. Atlas. Nie mogę się doczekać. Ojej. Dobra. Nie wiem, czemu o tym powiedziałem, ale... Zobaczmy. Void Egg mamy, to zaniesiemy to do kurnika. Już 26 minut odcinka! No tak, bo ja informacyjnie zacząłem. Połowa odcinka jest, była informacyjnie. Zaniesiemy ten Void Egg do inkubatora. Bum. I to, co się z tego wykluje, zobaczycie na następnym odcinku. Niestety. Dobra. No wszystko. Chyba zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić na tym odcinku. Ale mi się bekać chce, ale się powstrzymuję. Bo to nieładnie. A meteoryt, nie wiem co. Meteoryt się na mnie obraził całkowicie i ma mnie w dupie. Co to było? To ja byłem. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, pa pa, i pamiętajcie o tym, żeby napisać mi, co sądzicie o tym, czy ukończyć Stardew Valley, kiedy zdobędę wszystkie Stardropy. Dzięki za uwagę, pa.